Patryku, 16 lat, 7 dni, przechodzisz najprawdopodobniej do historii Zagłębia jako najmłodszy debiutant w seniorskiej ligowej piłce. Jakie to uczucie? Oj, bardzo się cieszę z tego powodu i jestem no taki zaszczycony, że jestem najmłodszym debiutantem. Fajnie, ogólnie cieszę się bardzo. Spotkanie wszedłeś dobrze, od razu pojechałeś na nogach, wybiłeś piłkę. Taka interwencja na początku meczu chyba dodaje też pewności siebie. Tak, trener powiedział, żebym dobrze wszedł w mecz, żebym zawalczył o jakąś piłkę. No i udało się, od razu na wślizgu wjechałem i fajnie się potem lepiej grało. Kilka sytuacji podbramkowych było, ale chyba zabrakło trochę zaufania kolegów, żeby gdzieś ci zagrać, bo na pewno byłeś głodny jakiejś bramki od razu w debiucie. No na pewno chciałem coś, chociaż oddać strzał, ale jednak tam niekiedy brakło tych milimetrów, no ale jestem ucieszony z tego debiutu. Z trybun twój trener rocznika 98, Tomek Łuczywek, kierownik drużyny, mama też widziałem. Jakaś presja była odczuwana przed wejściem? Nie, to dodawało mi takich większych sił, że ci najbliżsi z klubu są ze mną i to było fajne. Zwycięstwo, więc na pewno ten debiut dobrze zapamiętasz. Tak, no oczywiście koszulkę sobie zatrzymałem i debiut uważam za udany. Dzięki bardzo i powodzenia. Dziękuję.